Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patryk Rojorajewski, a przed Wami relacja z wydarzenia mającego miejsce w Londynie. Mowa tutaj o zamkniętych pokazach Metro Exodus z możliwością ogrania wymienionego tytułu. Event odbył się na terenie nocnego klubu, adekwatnie zaaranżowanego do założeń świata gry. Były więc niesamowicie szczegółowo skonstruowane repliki broni z gry, jak i masa innych gadżetów pokroju map, ładowarek czy masek. Największą atrakcją była jednak możliwość spotkania samego Dimitrija. Pozdrawiam Tarczelników. Thank you. Podarowałem mu też koszulkę Ammo ze swojego sklepu. Jestem ciekaw, czy wiecie dlaczego? Napiszcie w komentarzach. Oprócz tego mogłem wreszcie poznać osobiście generatora Frejdy, którego twórczości zawsze byłem ogromnym miłośnikiem. Żeby w pewnych aspektach się nie powtarzać, pozwolicie więc, że odeślę Was do analitycznego materiału nagranego wraz z Rokiem jakiś czas temu. Macie do niego oczywiście odnośnik w opisie filmu, jak i interaktywną kafelkę w samym outrze. Wracając, Metro Exodus to przede wszystkim magia, przepraszam, arcymagia detali. Oczywiście szeroko rozumiane uniwersum postapo jest niewymownie wdzięcznym światem pod możliwość wykazania się w sektorze szczegółów związanych z level designem, ale to co zrobiło ukraińskie studio to absolutne mistrzostwo świata. Wygląd zapyziałych, zdewastowanych wnętrz zdobionych odklejającą się tapetą, zardzewiałym, rozpadającym się sprzętem, przetartą farbą czy innymi gratami potęgującymi defetyzm sytuacji. Kawałki lodu na rzece odbijające się od naszej łódki. Możliwość zaklejenia plastrem dziury w naszej masce przeciwgazowej. Czy wreszcie cała przyjemnie siermiężna mechanika działania customowej broni. Wszystko to w połączeniu z pierwszorzędną grafiką oraz różnymi porami roku wynikającymi z historii kampanii opiewającej na równe 12 miesięcy tworzy przeklimatyczny basen doznań dla zmysłów pod imersyjną kąpiel. Dzięki półotwartym mapom i w dużej mierze rozgrywce na powierzchni otrzymamy większą swobodę taktyczną. Dzięki Aurorze, czyli naszej przerobionej lokomotywie parowej, odwiedzimy zróżnicowane tereny, nie tylko pod względem zmiennych warunków pogodowych czy cyklowi dnia i nocy. Skute lodem rzeki i jeziora okalające wioski zarządzane przez różne ugrupowania. Bezlitośnie palone postnuklearnym słońcem pustynie rodem z Mad Maxa? Proszę bardzo, wreszcie miejskie dżungle naszpikowane ukrytymi schronami czy kanałami. Eksploracja w ramach poszukiwań komponentów pod crafting przedmiotów i modernizację pukawek. Ryzykowna walka w rozumieniu otwartych starć lub taka, preferująca cichą eliminację poprzedzoną skradaniem się. Przekonujący feeling strzelania pozwalający poczuć moc aktualnie dzierżonej pukawki. Survivalowe aspekty wynikające z konieczności czyszczenia broni, wymiany filtrów czy ładowania latarki. Wreszcie smaczki pokroju możliwości przespania się na materacu i po przebudzeniu spotkania stojących obok posłania stalkerów o różnych zamiarach wobec naszej postaci. Plusów jest masa, minusów mniej. Jednak to ostatnie mogą co niektórych odstraszyć lub nawet po pewnym czasie zirytować. Pierwsza kwestia to rezygnacja ze stałych, klaustrofobicznych pomieszczeń metra na rzecz, no umówmy się, przygniatającej przestrzeni w myśl kontrastu z tym, do czego poprzednie części nas przyzwyczaiły. Mówiąc krótko, odniosłem wrażenie, że za mało metra mamy w tym metrze. Sytuacja podobna troszeczkę jak z The Division, od zaśnieżonego Nowego Jorku do słonecznego Waszyngtonu. Klimat świata przedstawionego kompletnie inny, co oczywiście wcale nie musi oznaczać, że gorszy. Druga sprawa to brak jakiegokolwiek, nawet symbolicznego systemu progresji głównego bohatera. W odniesieniu do takiego, a nie innego uniwersum, do tak sporego świata gry, jeszcze tak kładącego nacisk na exploring, elementów RPG po prostu brakuje. Co na dłuższą metę może zaowocować wtórnością z tytułu braku większych nagród, czy jakiejkolwiek mobilizacji, by zaglądać pod każdy kamyk. W pierwszych odsłonach tego nie brakowało, bo level design tego nie wymagał. Tutaj po prostu aż się o to prosi.
Szczęśliwie nic nie zapowiada nowego metra jako tylko i wyłącznie pięknej wydmuszki. Mimo że klimat to z reguły suma wypadkowa wielu części składowych gier, tak tutaj mam wrażenie, że klimat był najpierw, a reszta komponentów po prostu go opakowała. Opakowała jednak w piękny papier, nie zatracający głębi i treści samej zawartości. Pozdrawiam i polecam, Patryk Rojo-Rajewski, Tarcza.